Republika po południu, Karol Plewa, witam Państwa. Pierwsi goście już obecni zdalnie. Są z nami Paweł Lech, warszawski radny Platforma Obywatelska, a także Jan Strzeżek, również warszawski radny, ale także wicerzecznik Porozumienia. Dzień dobry panowie, mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy. Dzień dobry, ja widzę pana i dobrze słyszę. Cieszę się. W takim razie przechodzę już do pierwszego tematu. Dokładnie tydzień do początku roku szkolnego. Panowie na pewno słyszeli wypowiedź dzisiejszą ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, ale może są z nami widzowie, którzy nie słyszeli, więc przypomnę. W Polsce odpowiedzialność za szkoły jest podzielona między samorządy i państwo. Zabezpieczyliśmy szkoły w płyn do dezynfekcji, ale samorządy powinny też wziąć na barki część odpowiedzialności związanej z powrotem do szkół. W związku z tym pytanie, kto na kogo przerzuca, panowie, odpowiedzialność? Dariusz Piontkowski na samorządy, czy samorządy na Dariusza Piontkowskiego? Radny Lech. Panie redaktorze, no w polskim prawie oświatowym to dyrektor oczywiście odpowiada za organizację pracy szkoły, za bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci, ale też nauczycieli. Natomiast no, żyjemy w czasach no, trudnych, delikatnie mówiąc, w czasach pandemii i to ministerstwo powinno wziąć na swoje barki dużo więcej niż do tej pory. Powinno przede wszystkim dać narzędzia i pewne założenia, formy pracy wtedy, kiedy no, taka normalne funkcjonowanie szkoły jest zagrożone, a z tym mamy do czynienia właśnie w tej chwili. I to samo pytanie do rzecznika Strzeżka. Czy samorządy uniosą ten ciężar, o którym mówił dziś minister Piontkowski? I chyba mamy problem z połączeniem z panem rzecznikiem Porozumienia, ale za chwilę postaram się ponownie to pytanie zadać. W takim razie kontynuujemy rozmowę z radnym Lechem. No właśnie, no bo tutaj samorządy, politycy opozycji mówią, że Dariusz Piontkowski przespał wakacje, nie wykorzystał tego czasu maksymalnie, by przygotować uczniów, nauczycieli i rodziców do tego powrotu, ale mam w takim razie pytanie, co w tym czasie robiły samorządy? Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. To nie jest normalny czas, to jest czas nadzwyczajny przede wszystkim w naszym całej gospodarce, ale także w szkołach. Niestety ministerstwo nie wykonało swoich zadań, do których należało przede wszystkim stworzenie narzędzi, schematów i zasad funkcjonowania szkoły w czasach ograniczeń pewnych, z którymi się spotykamy. No nie może być sytuacji. Okej, no ale mamy te narzędzia, schematy, zadania przedstawione. Rozumiem, że oczekiwał pan czegoś innego, że to nie spełnia pana oczekiwań, tak? To, co ministerstwo zaprezentowało. Oczywiście, zdecydowanie. Tutaj oczekiwałem większego wsparcia, przede wszystkim jeśli chodzi o prowadzenie zdalnego nauczania za pomocą internetu. Tutaj powinny być opracowane odpowiednie programy, zasady, formuły. No i oczywiście to, co widzieliśmy, co nazwano edukacją telewizyjną, no to był śmiech na sali, za przeproszeniem, tak młodzi ludzie mówią, ale no, trudno mi nie było się powstrzymać, gdy oglądałem te programy telewizyjne, które były poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ale przede wszystkim i najistotniejsze jest to, że powinny być stworzone możliwości funkcjonowania szkoły w sytuacji, kiedy musi być zachowany dystans między uczniami, nauczycielami. Tutaj szkoły powinny być pewne zalecenia, że szkoły powinny pracować na dwie zmiany, czy też w ten sposób, że wtedy, kiedy jedna klasa pracuje normalnie w szkole w jednym tygodniu, to w drugim tygodniu pracuje zdalnie, po to, żeby jak najmniej dzieci było w budynkach szkolnych, wtedy, kiedy nadejdzie trudny czas. Ja zdaję sobie sprawę, że 1 września wszystkie dzieci pójdą do szkoły. I myślę, że dobrze, to się wszystkim uczniom też należy po tym prawie pół roku pewnego braku szkoły. Natomiast mamy w tej chwili doświadczenia już także innych państw, ale też i znamy historię epidemii. Panie redaktorze, za 2 tygodnie, za miesiąc będzie sytuacja zupełnie inna. Słyszymy już radnego Strzeżka, odzyskaliśmy połączenie. W takim razie pytanie do pana radnego, do pana rzecznika Porozumienia. Kto na kogo przerzuca odpowiedzialność, jeśli chodzi o ten początek roku szkolnego? Czy Dariusz Piontkowski na samorządy, czy samorządy na Dariusza Piontkowskiego? Jak to jest? Panie redaktorze, bądźmy poważni. Jak słucham przed chwilą radnego Lecha i słucham polityków Platformy Obywatelskiej, polityków opozycji, którzy narzekają, że samorząd musi spełniać swoje ustawowe obowiązki, to jestem trochę zdziwiony, szczególnie w kontekście Warszawy. Pamiętajmy, że w tym roku budżet miasta stołecznego jest rekordowy. Jest absolutnie rekordowy. Nigdy Warszawa nie miała tak dużego budżetu i powiedzmy sobie szczerze, że te wymagania, które stawia Ministerstwo Edukacji w tej sytuacji, nie są jakoś specjalnie wyjątkowe. Także ja to oceniam, że ziściły się słowa pana posła Grabca, który powiedział, że Rafał Trzaskowski będzie teraz prezydentem na pół etatu i rzeczywiście w ramach tego pół etatu już Rafał Trzaskowski nie chce zajmować się edukacją. No to bądźmy poważni. Mam nadzieję, że radny Lech porozmawia ze swoimi kolegami z Platformy Obywatelskiej już bez wydziwiania, bez marudzenia, po prostu zajmą się swoimi obowiązkami. No dobrze, to pytanie w takim razie. Panowie są warszawskimi radnymi. Jak Warszawa jest przygotowana na powrót dzieciaków do szkół? Radny Strzeżek na początek. Panie redaktorze, ja bardzo się cieszę i myślę, że zdecydowanie lepiej niż jeszcze 3 dni temu, dlatego że Rafał Trzaskowski w końcu wrócił z urlopu. Nie udało mu się co prawda być na obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale gdy już wypoczął, mam nadzieję, że teraz jest pełen sił i gotów do pracy. Przez te kilka dni, które zostały jeszcze sierpnia, będzie w stanie dokończyć przygotowywanie warszawskich szkół, które mu podlegają, do nowego roku szkolnego. Także ja, patrząc na to, jak dotąd jest zarządzane miasto przez Rafała Trzaskowskiego, mam pewne obawy, ale sprawa wydaje się jednak mimo wszystko na tyle prosta, że Rafał Trzaskowski nawet z tym zadaniem, nawet on powinien sobie poradzić. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 2 lata, bo prawie tyle rządzi Rafał Trzaskowski w stolicy, to niepowodzeń jest więcej niż sukcesów, no ale to akurat jest zadanie, z którym myślę, że nawet Rafał Trzaskowski sobie poradzi. W takim razie pytanie do radnego Lecha, bo mówimy tu o tym, że to Dariusz Piontkowski powinien przygotować szkołę na 1 września i z tym się zgadzamy. Jakby to jest zadanie Ministerstwa Edukacji, ale to Ministerstwo Edukacji musi polegać na współpracy z samorządem. Co zrobił Rafał Trzaskowski, żeby w Warszawie było łatwiej wejść w ten nowy rok szkolny? Panie redaktorze, oczywiście nie tylko w szkołach, ale we wszystkich jednostkach miejskich są zabezpieczone wszelkiego rodzaju środki czystości dezynfekujące. Tutaj pod tym względem wszystkie przepisy i wszelkie obostrzenia pandemii jednostki miejskie spełniają tak, jak powinny. Natomiast wracamy do edukacji, która jest swego rodzaju specjalnym wyzwaniem dla samorządu i dla oczywiście ministerstwa. Tutaj jest też specjalnym wyzwaniem dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I jak sobie z nim, pana zdaniem, prezydent poradził? Ja uważam, że bardzo dobrze. Tutaj, jeśli chodzi o, tak jak wcześniej powiedziałem, o warszawskie szkoły, są zabezpieczone. Ale jakie są takie konkretne działania, panie radny, które podjął prezydent Warszawy? No bo tu wiele możemy zarzucić Ministerstwu Edukacji, ale jednak plan jest przygotowany, możemy ten plan szeroko omawiać. A takie konkretne działania, które podjął Rafał Trzaskowski, jakby pan mógł wymienić? Panie redaktorze, to co najistotniejsze, to w Warszawie został opracowany system zdalnego nauczania za pomocą internetu i w sytuacji, kiedy dojdzie do kolejnego jakby zamknięcia szkół w Polsce, w Warszawie, miejmy nadzieję, że nie dojdzie. Jestem przekonany, że w sposób... ja jestem pesymistą w tej sprawie. To warszawskie szkoły będą miały narzędzia aby prowadzić nauczanie w sposób zdalny. I to jest, myślę, że najważniejsza w tej chwili i bardzo istotna kwestia, która została rozwiązana. To liczyliśmy, że tym zajmie się ministerstwo i w skali całej Polski dokona tego typu rozwiązań, dlatego że znam i słyszałem o małych szkołach wiejskich, gdzie nauczyciele muszą rozwozić czy rozwozili wiosną do swoich uczniów zadania. W ten sposób przekazywali uczniom zadania i lekcje do odrobienia, dlatego że nie mieli narzędzi internetowych do tego, żeby móc prowadzić internetowo lekcje. I to, jeśli chodzi o Warszawę, jestem spokojny, natomiast bardzo martwię się o oświatę w całej Polsce, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach. Jan Strzeżek, adwocem, proszę bardzo. Panie radny, dlatego warto przypomnieć, co zrobiło Ministerstwo Cyfryzacji w czasie pandemii. Mianowicie uruchomiło program Cyfrowa Szkoła, program, który przyznaje samorządom komputery, tak, żeby w razie, gdyby były pewne problemy sprzętowe najzwyczajniej w świecie, to wtedy gminy, które złożyły wniosek, a znaczna część gmin w Polsce złożyła właśnie wnioski w ramach programu Cyfrowa Szkoła, były i nauczyciele, i uczniowie wyposażeni w komputery. Także mam wrażenie, że to jest trochę chybiony zarzut. No, do tej pory nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę. Jakby pan powtórzyć. Wiosną tych komputerów nie było, więc ja rozumiem, że jest to zabezpieczenie na jesień. Nie, to jest nieprawda. Program został wdrożony w marcu, tak naprawdę od razu w momencie, kiedy zamykano szkoły. Te komputery od kwietnia były już do samorządów przekazywane. Także bardzo proszę, żeby naszych telewidzów nie wprowadzać w błąd, dlatego że szczególnie w tych mniejszych samorządach, w tych uboższych samorządach te dostawy tego sprzętu komputerowego były błyskawicznie realizowane. Dobrze, panowie, zostawmy na chwilę edukację, mamy coraz mniej czasu. Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Politycy Platformy kłócą się między sobą, atakują szefa partii Borysa Budkę. Nawet zwolennicy opozycji przyznają, że w Platformie ma miejsce kryzys. Rafał Trzaskowski w tym czasie na urlopie. Czemu, gdy niedobrze się dzieje dla Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski znika? Radny Lech. Panie redaktorze, tutaj przede wszystkim problem jest chyba w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. Ja też nie jestem członkiem tego klubu, więc szczegółów nie znam. Przyznaje, że problem jest. Ale Rafał Trzaskowski też nie jest członkiem klubu parlamentarnego. W związku z tym te dyskusje, nazwijmy to, jego nie dotyczą. Trudno jest, żeby zabierał głos w kwestiach, które są poza jego kompetencjami czy też ze znajomościami tematu. Tutaj jest kwestia przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że posłowie, senatorowie wyjaśnią. Nie zapominajmy, że to jest kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach prezydenckich. Kandydat, który wszedł do drugiej tury. Mówiło się, że będzie twarzą Platformy Obywatelskiej, więc wydaje mi się, że chyba jednak powinien w takiej dyskusji uczestniczyć. Ja mam nadzieję, że dojdzie do tych rozmów. Wakacje jednak się rzeczywiście kończą. Pamiętajmy, że o tym, że to właśnie Rafał Trzaskowski przez ostatnie miesiące najbardziej w Platformie Obywatelskiej pracował i te kilkanaście dni odpoczynku, o którym mówił, że obiecał wyjazd na urlop swoim dzieciom, to jemu po prostu się należy. I jeszcze na koniec radny Strzeżek, czy Rafał Trzaskowski rzeczywiście na odpoczynek zasłużył i to do tego stopnia, by nie angażować się w tę dyskusję, która teraz pochłania Platformę Obywatelską. Mam wrażenie, że te tłumaczenia radnego Lecha, dlaczego Rafał Trzaskowski w kluczowej dla Platformy sprawie jest nieobecny, że nie jest członkiem klubu parlamentarnego, są dość abstrakcyjne. Pamiętajmy, że tak jak pan redaktor wskazał, to był kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To jest wiceprezes Platformy Obywatelskiej, która jest trzonem Koalicji Obywatelskiej. Więc ja mam wrażenie, że to jest takie chowanie głowy w piasek i w sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się Platforma, Rafał Trzaskowski po prostu uciekł i udaje, że go nie ma. Czy to jest oznaka dobrego lidera? Mam wrażenie, że nie. I tutaj, panowie, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Jan Strzeżek, warszawski radny, także wicerzecznik Porozumienia. Paweł Lech, również warszawski radny Platformy Obywatelskiej. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Po przerwie wracamy z kolejnym gościem Republiki po południu.